Witam serdecznie. Dziś na przykładzie posągu z oferty Mantis pokażę Wam, jak malować efekt patyny oraz marmur. Zapraszam. Mam tu już zagruntowany i podcieniowany posąg, a jak zrobić taki pre-shading możecie zobaczyć we wcześniejszym filmiku, link na górze. Zaczynam od akrylowej farby w kolorze metalicznego brązu i nanoszę ją aerografem. Teraz farbą w kolorze mosiądzu maluję aerografem, kierując strumień od góry. Farbę niebieską mieszam z głęboką zielenią w stosunku 1:3 i również nanoszę aerografem od góry, tyle że bardzo delikatnie. Farbę olejną Oil Brusher w kolorze Mecha Light Green mieszam z ciemnym brązowym i rozcieńczam, tworząc coś w rodzaju łosza, przynajmniej o takiej konsystencji. Naprężam włosie o wykałaczkę i tryskam w ten sposób na figurkę. Zwróćcie uwagę, jaki będzie efekt, jaka powstanie faktura. Brązowy oil brusher nanoszę w zacienione miejsca pod fałdami i rozcieram. W ten sposób stworzę cienie. I ponownie kolor Mecha Light Green do rozjaśnień. Pokażę Wam teraz krok po kroku, jak malowałem twarz. Zajmie to kilka minut, ale zostańcie ze mną. Twarz to zawsze najciekawszy element figurki. Thank you.
tym samym kolorem i sposobem rozjaśniam też resztę figurki, tworząc światłocień. Werniksuję figurkę przy użyciu matowego lakieru. I jeszcze raz sięgam po kolor mosiądzu, tym razem pędzelkiem, i delikatnie przecieram niektóre krawędzie posągu. Tak prezentuje się rzeźba z brązu pokryta patyną. Jak wiadomo, każda szanująca się rzeźba musi mieć cokół. Ja wymyśliłem sobie, że będzie z marmuru. Czerń z bielą mieszam w stosunku 1:1 i tak uzyskanym szarym kolorem pokrywam cały cokół. Złote przybarwienia uzyskam przy pomocy koloru lekkiej rdzy. Starym indiańskim sposobem wykorzystam chusteczkę do czyszczenia deski rozdzielczej, trzeba ją tylko trochę porozdzierać, ponaciągać i przyłożyć do malowanej powierzchni. Tą samą czynność powtarzam białym kolorem. No i co myślicie, jest marmur? Dla mnie w porządku. W zagłębienia napisów napuszczam ciemny brązowy łoż. Zamaskowałem taśmą poziome krawędzie cokołu, aby przy użyciu brązowego shadera zrobić delikatne odcięcie. Kolor rdzy, ciemny brąz oraz zieleń nanoszę punktowo na płytę wierzchnią cokołu. Pędzlem namoczonym w rozcieńczalniku rozmywam naniesione plamy.
i jeszcze białym kolorem przecieram delikatnie krawędzie, żeby było bardziej trójwymiarowo. Jeszcze tylko satynowy lakier i to by było na tyle. Wy zobaczcie efekt końcowy, a ja pozdrawiam i zapraszam już teraz na kolejne filmy. We'll be right back.